Witam. Dzisiejszy temat: pobyt stały w Paragwaju, wniosek o zameldowania, karta stałego pobytu i inne potrzebne dokumenty w Paragwaju. Jak Was to interesuje, zapraszam na wideo. Witam na kanale Paraguay Life i dziękuję za Wasze zapytania. Wiele z tych zapytań dotyczyło pobytu stałego w Paragwaju. I w dzisiejszym filmie opowiem Wam, jakie dokumenty potrzebujecie tak, aby mieć szansę zostania na stałe w Paragwaju. Zapraszam na film. Pytanie, kiedy można starać się o pobyt stały? Jeżeli zdecydujecie się na pobyt stały w Paragwaju, praktycznie w tym momencie zaczynacie działać. Gdzie zaczynacie działać? Przede wszystkim w tym państwie, gdzie dotychczas mieszkaliście. Jest to ważne, aby niektóre dokumenty załatwić z apostylą i są to trzy podstawowe dokumenty, które zaraz Wam wymienię. Jak zostać na stałe w Paragwaju? Jeżeli macie zamiar pozostania w Paragwaju na pobyt stały, macie do tego dwie możliwości. Pierwsza możliwość, zrobicie to sami, i druga możliwość, zgłosicie się do fachowca, który pomoże Wam w załatwianiu dokumentów, złożeniu odpowiednich wniosków, w zorganizowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów i praktycznie w zagwarantowaniu tego, że te dokumenty otrzymacie. Jako turyści możecie wjechać do Paragwaju naturalnie na 90 dni na podstawie aktualnego paszportu, tak jak do większości państw w Europie czy też na świecie. Potrzebne dokumenty, aby złożyć czy mieć szansę w ogóle pobytu stałego w Paragwaju, to jest przede wszystkim akt urodzenia. To jest najważniejszy dokument. Sporo z Was, przede wszystkim z Niemiec, pyta się, ok, mieszkamy w Niemczech, czy też ogólnie za granicą, ale urodzeni jesteśmy w Polsce. Czyli z Polski potrzebujecie akt urodzenia. Druga istotna sprawa to jest akt małżeństwa. Jeżeli to Was naturalnie dotyczy, jeżeli jesteście rozwiedzeni, to samo zaświadczenie o rozwodzie. I trzeci dokument, który potrzebujecie, jest to zaświadczenie o niekaralności. Ważne z ostatnich 5 lat, to znaczy tam, gdzie w ostatnich 5 latach przebywaliście. Istotną sprawą dla wszystkich trzech dokumentów jest to, aby miały one apostyle. To jest najważniejsza sprawa. Bez tego dokumenty po prostu nie będą akceptowane w Paragwaju. Pytanie, czy trzeba dokumenty tłumaczyć na język hiszpański. Przypominam, że w Paragwaju oficjalnym językiem jest język hiszpański i guarani. Odpowiedź jest nie. Dokumentów nie musicie tłumaczyć na język hiszpański. Będą one tłumaczone już na miejscu tutaj w Paragwaju, tak po prostu, aby były uznane przez tutejszych tłumaczy, czyli tłumacze tutejsi są wpisane na odpowiednią listę, która jest akceptowana przez ministeria i tylko oni tłumaczą dokumenty z apostylią na język hiszpański tutaj w Paragwaju, także nie przejmujcie się tym absolutnie. Istotna kwestia jest, kto
załatwia te dokumenty. Tak jak wspomniałem, zwróćcie się do fachowca, to znaczy do fachowca, powiedzmy sobie, ja jestem tutaj 20 lat, mamy tu już pobyt stały od 20 lat, nie jakiś obchodzony, kręcony, legalny pobyt i proszę o tym pamiętać, że to jest kwestia najważniejsza. Nie możecie zaczynać waszej przygody w cudzysłowie, z Paragwajem, jeżeli zaczniecie od obchodzonych czy kręconych dokumentów. Nie, nie i nie. Nie róbcie tego. Jeżeli chcecie naprawdę zacząć życie na serio, na poważnie, traktować to poważnie, zaczynać biznes, czy zaczynać mieszkać tutaj, jeżeli jesteście na emeryturze, od czego musicie zacząć? Od dokumentów, od legalnych dokumentów na pobyt stały w Paragwaju. I to jest najbardziej istotną kwestią, czyli musicie się zwrócić do zaufanych ludzi. Kto jest zaufanym? Wy o tym decydujecie, ale na pewno nie tacy ludzie, którzy gdzieś tam po kątem mieszkają, coś wynajęli, może mają jakąś firmę, gdzieś są zameldowani, może nie są, mieszkają od roku, dzisiaj mieszkają, jutro nie mieszkają, nie wiem. Ja zwróciłem się już przed 20 laty również do fachowca, który do dzisiejszego dnia pracuje. Nie żałowaliśmy, mamy dokumenty na 100%. Mamy dowód osobisty paragwajski, który jest w pakiecie i to jest kwestią najbardziej istotną, czyli zaufanie i to, że jeżeli się do kogoś zwrócicie, otrzymacie te dokumenty, czyli co jest istotne, ten człowiek musi mieszkać. Jeżeli my mieszkamy 20 lat tutaj, na tym samym miejscu, zawsze nas znajdziecie. I to dotyczy również innych. Jeżeli oni są zameldowani, mieszkają, mają poważne biznesy, czyli wiadomo, że są zaufanymi ludźmi i te dokumenty, czyli pobyt stały, zawsze otrzymacie. Ile czeka się na pobyt stały? W Paragwaju ciężko to określić, ale ten okres oczekiwania jest w granicach od 3 do 4 pięciu, nawet sześciu miesięcy nieraz. To wszystko zależy od kwestii administracyjnych. W dzisiejszych czasach duży napływ jest ludzi przede wszystkim z Europy, z wiadomych względów oraz naturalnie z Ameryki Północnej, ze Stanów czy też z Kanady. Istotną kwestią jest, którą chcę podkreślić, tak, przepisy dotyczące pobytu stałego w Paragwaju się zmieniły, ale w sumie, w cudzysłowie, was to nie powinno za bardzo, że tak powiem, obchodzić, ponieważ na razie otrzymujecie pobyt na 2 lata. Na 2 lata. Nie pobyt stały, tylko pobyt na 2 lata. Po 2 latach praktycznie zwracając się do tego fachowca, który wam załatwił czy pomógł w zdobyciu pobytu na 2 lata oraz załatwieniu dowodu osobistego. On zajmuje się również tym, aby załatwić wam pobyt stały, czyli zorganizować w sposób jak najbardziej legalny. Dlatego przy oficjalnych, normalnych warunkach uważam, że jest to dobra sprawa. Dlaczego? Wcześniej masę ludzi się najechało, wiadomo z jakich względów, w ogóle nie mając pieniędzy, w ogóle nie mając żadnego pomysłu na życie, nie zakładając żadnych biznesów, nie wnosząc praktycznie niczego do Paragwaju i w związku z tym przepisy naturalnie się zmieniły, co uważam, że jest to dobrą sprawą, bo przez 2 lata, jeżeli ktoś sobie poradzi, to szansa na to, że sobie poradzi w następnych 5 czy 10 latach jest dużo wyższa, aniżeli jeżeli ktoś, kto pierwszy raz przyjedzie z niedużą, że tak powiem, kasą, nazwijmy to tak w cudzysłowie, czyli nie mając praktycznie pieniędzy do zainwestowania, czyli do dania ludziom pracy, czyli szanse są niewielkie, więc najważniejsze, żeby ta decyzja była przemyślana i nie patrzcie, jak wjechać do Paragwaju, tylko czy chcecie faktycznie tutaj rozkręcać biznes i być faktycznie na stałe w Paragwaju.
Tu sądzę, że odpowiedziałem Wam na te pytania. Jeżeli macie dodatkowe pytania, proszę w formie komentarzy, wtedy najlepiej zorganizuję następne wideo i odpowiem na Wasze pytania. Możecie również zadzwonić do mnie, jak i pisać przez maila. Wszystkie kontakty podam Wam w opisie wideo. Nie zapomnijcie lajki w górę, przekazać to wideo na Facebooka, na Twittera, podzielać się na mediach socjalnych. I widzimy się w następnym wideo. Dziękuję za poświęcony czas i do następnego razu.